Cześć, tutaj Mami. Witam Was bardzo serdecznie w już majowym projekcie Denko. Tak jak mówiłam, pierwszy film w każdym miesiącu to będzie projekt Denko. Dzisiaj zaraz pokażę Wam naprawdę duży zbiór rzeczy, które wyrzuciłam, ale właśnie, które nie pojawią się w tym filmie. Wreszcie postanowiłam się uporać w większości z moim dużym pudłem do projektów Denko. Będą na tym zdjęciu, które już teraz widzicie, rzeczy, których nie omawiam, bo były omawiane szeroko w ulubieńcach, szeroko w bublach, bardzo często się pojawiały na kanale, bądź też całkiem szczerze, zupełnie nie mam o nich zdania, bądź tego zdania, co wydaje mi się jeszcze gorsze, nie pamiętam. Mam nadzieję, że zdjęcie nie jest tragicznej jakości i jakoś tam widzicie, co się na tej podłodze w mojej kuchni dzieje. Tak więc tych rzeczy już po prostu nie zobaczycie, ale chcę też, aby ten projekt Denko zyskał troszkę takiej świeżości, abym o wszystkim pamiętała, nie wyciągała żadnych zaskórniaków z pudła i tak dalej. Więc właśnie to dzisiaj po prostu przemknęło obok projektu Denko. To, o czym warto mówić, o czym chciałabym się bardziej rozwinąć, zobaczycie dziś. Pytanie do dzisiejszego filmu brzmi: czy wy poprawiacie makijaż w ciągu dnia, czy zostajecie na zero? Ja dziś odpowiem Wam podczas tego filmu, pokazując Wam jeden kosmetyk. Natomiast ciekawi mnie to, bo wydaje mi się, że większość dziewczyn nosi ze sobą kosmetyki, przypudrowuje się w ciągu dnia, poprawia makijaż, czy to oczu, czy to okolic pod oczami, czy dokłada rozświetlacz. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Was, dajcie koniecznie znać. Lecimy! Chciałabym zacząć dziś od czegoś, co naprawdę uratowało moją twarz. Uwaga, będzie znowu drastyczne zdjęcie. Wierzcie mi, wyglądało to o wiele gorzej na żywo. Był to proces, z którym mierzyłam się jakieś 10 dni i uwaga, mierzę się nadal, bo o ile nie wyciskałam tego, więc to bardzo szybko znikło. O tyle skóra jest przesuszona i cały czas trzeba ją nawilżyć i dogadywać się z nią i tak dalej. Coś, co naprawdę mocno mnie zaskoczyło, to ziaja miód mniszek lekarski, łagodząca maseczka do skóry normalnej. No i cóż Wam mogę powiedzieć? Maseczkę zużyłam na jakieś 3 razy, więc bardzo fajnie z pewnością, bardzo ładnie pachniała takim miodem, była dość mocno kremowa, taka kremowo-musowa bym powiedziała. Wydatek około, nie wiem, 1,99 zł na 3 razy, więc bardzo w porządku. I ona faktycznie te zmiany łagodziła, bo to uczucie mocnego napięcia skóry, a raczej może nie uczucie, tylko dosłownie widok mocnego napięcia skóry, naprawdę fajnie po tym schodził. Ta skóra była na kilka godzin dobrze załagodzona, nie była taka bolesna, bo mam nadzieję, że się domyślacie, że to było bardzo, bardzo bolesne. Więc właśnie dzięki temu produktowi, który trafił w moje ręce całkiem przez przypadek, bo ja je kupiłam na jakiejś wyprzedaży, bodajże 2 czy 3 opakowania, i cieszę się bardzo, że ją chwyciłam w swoje dłonie, bo naprawdę uratowała mnie w najbardziej bolesne dni. Będzie też pewnie fajna nie tylko na podrażnienia, ale na poparzenia posłoneczne i tak dalej, więc szczerze polecam. Kolejny produkt to produkt z serii tych, które już do mnie nie trafią, i jest to Isana pianka do golenia. Ta akurat była połączeniem malin i jaśminu. Słuchajcie, produkt fajny, natomiast ja nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, aby podczas golenia codziennego, tak, bo ja lubię robić to codziennie, jakkolwiek tego używać. Zapominam, mimo że dosłownie jest na brzegu wanny w pojemniku, więc żadna filozofia chwycić ten produkt. A szkoda na to w takim razie pieniędzy. Czy to będzie kosztować 3, 5 czy 7 zł? U mnie pianki i żele do golenia po prostu się nie sprawdzają, bo jestem zbyt leniwa. Co więcej, nie mogę też powiedzieć, nie wiem jakie jest Wasze zdanie na ten temat, że po użyciu pianki czy żelu do golenia moja skóra wygląda lepiej. Muszę po prostu pamiętać, aby była dobrze nawilżona. Ja to zazwyczaj robię mydłem i wtedy po prostu golę, nie ma różnicy. Więc po co kupować dodatkowy produkt, przetrzymywać dodatkowy produkt i w ogóle zaprzątać sobie tę głowę. Zwłaszcza, że tak jak mówię, nie pamiętam, nie używam i zawsze jest takie, no tak, miałam użyć pianki. Ale po co? Akurat w moim wypadku to jest produkt, który u mnie już wylatuje, mam nadzieję, na długie, długie lata z zakupów. Nie będę kupować ponownie.
Produkt, który może Was zaskoczyć, bo to był, jest nadal mój stary patent, czyli pomadka klasyczna z Alterry. Natomiast ta już jest bardzo wybrudzona od noszenia w kieszeni. Ja ten produkt noszę przy sobie, aby ratować moje ręce, ratować moje przesuszone skórki i tak dalej. On zdecydowanie dłużej się wchłania, raczej nie wchłania. Ja już wiele lat temu Wam o tym mówiłam, że u mnie to jest nadal patent na popękane, bardzo zniszczone dłonie, na jakieś takie strupy, żeby mi się to nie otwierało, nie rozwarstwiało na powrót i tak dalej, więc po prostu w ten sposób to stosuję. U mnie to jest idealne, zajmuje dużo mniej miejsca niż produkt do dłoni, a efekt na takich drobnych ranach jest o wiele lepszy. Ja mam po prostu tendencję do, no co, zahaczania, siniaków i tak dalej. Wiecznie w coś wejdę, wiecznie gdzieś wsadzę łapska i zamknę szufladę. Po prostu taka jestem. Idziemy dalej. Produkt, który był w bublach. No i cóż Wam mogę powiedzieć? Mija My Power Elixir Serum, które jest niesamowicie, niesamowicie ohydnie tłuste. Ma dość nieprzyjemny, intensywny zapach, ale tutaj odejmijmy ten minus, dlatego że nie będę zwracać uwagi na zapach, bo i bardziej śmierdzące kosmetyki Wam polecałam. Jest to produkt, który na mojej twarzy tworzy ohydnie tłustą warstwę, zapycha mnie, który po całej nocy nigdy się nie wchłonął, który zostawia warstwę, którą trzeba długo zmywać, przy czym nawet po tym kompresie całonocnym, czy nawet całodziennym, jeżeli zostawa w domu, ten produkt nigdy, przenigdy nie nawilżył, nie zregenerował. Może nie jest to produkt na moje potrzeby, ale nawet gdyby tak było, gdyby nie był produktem na moje potrzeby, to i tak dalej sądzę, że coś powinien robić. Przy czym nie jest taki tani, bo 15 ml kosztuje chyba coś koło 40 zł w cenie regularnej. I wiem, że są takie kremy pod oczy i tak dalej, ale to jest jednak produkt na całą twarz, więc to opakowanie nie jest duże. Umówmy się tak. No cóż Wam mogę powiedzieć? Powiedziałam już wiele w bublach na temat tego produktu, więc resztę wad po prostu sobie daruję. Kolejny produkt to produkt, który mnie rozczarował. Nie można tego ukryć. Jest to Long for Lashes, ale nie serum do rzęs, które, no cóż, nie każdy je lubi, ja nadal używam, ale kuracja intensywnie wzmacniająca rzęsy. Używałam tej kuracji w momencie, kiedy odłożyłam serum jakiś rok temu. I muszę Wam powiedzieć, że ten produkt nie zrobił u mnie absolutnie nic. Opakowanko jest dokładnie takie samo, jeżeli chodzi o pędzelek i pojemność, jak właśnie w serum. Wiadomo, że pewnie skład jest bezpieczniejszy, nikomu krzywdy nie zrobi, natomiast u mnie po prostu nie robiło to serum nic. Dziś jest już wyświechtany i zniszczony od przebywania w opakowaniu zdęka, ale zdecydowanie nie polecam. Uważam, że warto sobie dołożyć, poszukać innego serum do rzęs, czegoś, co faktycznie wzmacnia. W kwestii takiego ogólnego dziennego działania raczej szukałabym bazy, która pogrubi doraźnie w trakcie użytkowania, niż po prostu takiego produktu. Nie jest to warte swojej ceny, chcieli coś wypuścić, ale u mnie nie robi to nic. Przy czym od razu dodam, że u mnie jedyne serum do rzęs, które działa na moje rzęsy, to też serum od nich, więc ja tutaj ich nie obrzucam błotem, bo doceniam. Tylko inny produkt. Coś, co powinno Was zaskoczyć, bo przez wiele miesięcy, jeżeli już używałam czegoś do paznokci, to Deli Top Coatu. I postanowiłam się na chwilę oderwać i użyć Vibo Top Coatu, którego zdjęcie macie tutaj, dlatego że u mnie i już dekielka nie ma i naklejki z przodu, więc generalnie bieda. Natomiast jeżeli chodzi o produkty z Vibo, to ten Top Coat sprawdził się świetnie i jako taki produkt sam w sobie, i jako no top na paznokcie. Czyli bardziej błyszczały, trochę dłużej się utrzymywały, oczywiście jest tani jak barsz w stosunku do Sergewitu, natomiast w stosunku do Deli jednak się nie umywa, bo Delia dłużej nabłyszcza te paznokcie, one dłużej się błyszczą po użyciu tego produktu i co jeszcze ważniejsze, Delia nie zastyga. Tutaj się rozczarowałam, dlatego że mimo, że cena jest fajna i tak dalej, to jest produkt, który po połowie opakowania już stał się produktem pajęczym, czyli leci tutaj po prostu stróżka, lepiej tym paznokci nie malować, więc w zupełności pod tym względem się no nie sprawdza i
Co ważne, ja przestałam kupować swego czasu lakiery z Vibo, dlatego że zawsze miałam ten zarzut, że albo odpryskiwały, albo były bardzo fajne, ale bardzo szybko zastygały w opakowaniu. Problem widzę nadal występuje, więc nie, rozstajemy się. I mogę wam powiedzieć, że aktualnie nie mam nic z Vibo i pewnie prędko nie będę mieć. Kolejny produkt to produkt z Vibo. Dobra, wiem co powiedziałam przed chwilą, ale jest to tak dokładnie to produkt z Lovely, ale jak wiemy Lovely to Vibo. Jest to kredka do brwi Full Precision Brown Pencil i ja mam ten odcień 1. Mam nadzieję, że to jest właśnie jedynka, a nie dwójka. Sprzedają je w takich kartonowych opakowaniach i na promocji są nawet teraz, czyli no, w poniedziałek jeszcze będą na promocji, bodajże za 6 czy 7 zł. I ta kredka dla mnie to ogólnie złoto. Mam już trzecie opakowanie. Tak, owszem, na pierwsze narzekałam, dlatego że gdzieś mi tam spadło, złamało się, nie dało się tym pracować. Natomiast jest to produkt, którego praktycznie nie trzeba wyczesywać, który na brwiach wygląda bardzo ładnie, który jest stosunkowo jasny i pasujący do mnie. Dziś nie mam go na brwiach, ale wierzcie mi, 90% moich filmów w przeciągu ostatnich kilku miesięcy to był właśnie ten produkt na brwiach, więc kredka bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo ładnie wygląda, nie trzeba jej piłować grzebyczkiem, chociaż grzebyczek jest, żeby wyglądała gdzieniegdzie delikatniej. Grzebyczek jest też fajny, jeżeli chodzi o rozprowadzenie masełek i tak dalej, sprawdza się do wielu produktów. Bardzo fajna cena, bardzo niska cena, produkt jest sam w sobie dość precyzyjny. Ja wiem, że on ogólnie był polecany na forach czy Instagramach, bo tam zrobiłam zrzut ekranu i poszłam się zainteresować do drogerii i nie żałuję. Jeżeli szukacie czegoś wodoodpornego, to nie jest ten produkt. Niestety nie mogę wam teraz pokazać koloru, bo po prostu muszę kupić go ponownie i to już w poniedziałek. Taką mam nadzieję. Jeżeli chodzi o następny produkt, to jest to coś, co dziś mam na włosach i nie chodzi mi o farbę, nic takiego, tylko Crazy Hair. Crazy Hair, no cóż, to jest maska, która zawojowała dosłownie ostatnie miesiące w mojej łazience. To jest maska do włosów na noc, którą ja stosuję nawet tak jak dziś, czyli 30 minut i odpuszczam. Idealny produkt. Pięknie też delikatnie schładza. Ona jest taka mocno, mocno jagodowa, co widzicie po kolorze. Więc troszkę schładza ten kolor włosów, ale jeżeli szukacie produktu schładzającego, to to nie jest taki produkt. To jest produkt, który podczas używania po prostu nie ociepla. Jeżeli chodzi o wydajność, jest całkiem w porządku, a ja jej używam na włosy mnóstwo. Jest to produkt, który jest praktycznie używany, jakby wam to powiedzieć, na 3 mycia mojej głowy, ona wchodzi 2 razy, bo po prostu nie mogę sobie odmówić, nie mogę nie kupić ponownie, nie użyć ponownie. Ja ją po prostu uwielbiam, wśród moich znajomych też, no, wiedzie prym, one są z niej zadowolone. Ja polecam zdecydowanie, 97% już tutaj widzę składników pochodzenia naturalnego, jest wegańska, ma ekofolię, tylko wspierać. Ja z tej firmy mam, co ciekawe, tylko ten produkt, a może powinnam zainteresować się resztą. Aktualnie wiedzie prym u mnie mocniej niż produkty do wysokoporów i średnioporów z OnlyBio, dlatego że tutaj nie mam problemu z wypłukaniem jej, nie ma, wiecie, gdzieś jakichś takich ciekawych kosmków, które są całe posklejane, absolutnie nie, więc jestem niesamowicie zadowolona i nawet dzisiaj używałam. Nie tej, tylko kolejnej, bo jest w mojej łazience. Kochane, produkt, który zainspirował mnie do pytania do dzisiejszego filmu, to też produkt, który widziałyście ostatnio w filmie. Bourjois Healthy Mix to jest korektor pod oczy w odcieniu 51, który jest już po prostu stary, który mam już za długo i nie tak długo, że mogę powiedzieć, że nie wiem, mam go 2 lata, ale na pewno grubo ponad rok i ja już czuję po nim, że jest stary. Jeżeli chodzi o to, jak stary nie był, jak sprawdzał się dobrze pod oczami i świetnie wyglądał i tak dalej, to właśnie nie wyglądał świetnie, dlatego że to jest produkt, który u mnie po jakichś 3 czy 4 godzinach zanikał. I sprawdzał się w momencie, bo były takie czasy, gdy nie używałam kremu pod oczy rano, tak, wiem, brzmi to strasznie, bo wtedy jeżeli ta okolica pod oczami była przesuszona, to on tej sytuacji nie pogarszał, ale to jest produkt, który po 3 czy 4 godzinach zanika, co mnie bardzo denerwuje, bo ja mam zdecydowanie jakieś tam cienie pod oczami i u mnie, gdybym miała się
nie umalować wyjść, to chciałabym pomalować sobie brwi, bo ich nie mam. I właśnie nałożyć korektor pod oczy. To jest produkt, który mi nie odpowiada, ze względu na to, że takie delikatniejsze produkty można znaleźć dużo taniej. Generalnie wiem, że jest polecany, natomiast u mnie pod tym względem się nie sprawdza, a pod względem starości, no to jak ostatnio zaczęłam go zużywać, żeby go wreszcie zużyć, bo wydajny to on jest, to właśnie po pierwsze poczułam zapach, a po drugie to, że zaczął przesuszać moją okolicę pod oczami, więc wiedziałam już tutaj, że jest po prostu stary. Żegnamy się. Nie zostawiam go sztucznie w toaletce, żeby mieć temat na przyszłe filmy. Po prostu odchodzi. Kolejny produkt to produkt, który chyba nigdy się nie pojawiał, nie jest wydajny i nie jest tani, a jednak Selfie Project oczyszczający szampon, włosy cienkie i przetłuszczające się. Jest to produkt, który ładnie oczyszczał moją skórę głowy, który nie był wydajny, wiem, że już to powiedziałam, ale który zostawiał taki fajny, mięciutki puszek na tych włosach, to znaczy te włosy po użyciu tego produktu były bardzo takie delikatne i fajnie odbite u nasady. Jeżeli chcemy się pośmiać, to jest to produkt zalecany dla młodych włosów, tak, regeneracja i wzmocnienie młodych włosów. Wiem, że trochę ryzykuję, używając go po 30, ale jedyne tak naprawdę, co mi nie odpowiada w tym produkcie, to brak wydajności i ta cena. Tutaj mamy tylko 175 ml do kupienia na promocji poniżej 15 zł, ale znowu 175 ml to nie jest dużo. Właśnie tak jak producent tutaj zapewniał, że włosy będą lekkie, takie nieobciążone, to zdecydowanie tutaj to występuje. Ja nie mam mocno przetłuszczających się włosów, zaczęłam nawilżeniem pozbywać się tego przetłuszczenia, więc nie będę tutaj narzekać. Jeżeli was stać, jeżeli chcecie wypróbować i tak dalej, to jest wart polecenia, ale wiecie, co wam polecę bardziej? No bo w porównaniu do tego produktu, to mam większy trochę jakby rypacz, a dla mnie i tak dalej produkt, który uwielbiam, bo bardzo szybko się nim myję włosy. I tak, dziś dosłownie go zużyłam i muszę kupić go ponownie, jak tylko będzie na promocji. Na promocji Bambino Rodzina szampon odświeżający kosztuje około 11 zł za 400 ml, a naprawdę, wierzcie mi, ten produkt jest wydajny. Myje się nim szybko głowę, dlatego że on bardzo szybko zmywa wszystkie zanieczyszczenia ze skóry głowy. Nie trzeba płucować, nie mam tutaj czasami takiego wrażenia, że gdzieś nie domyłam, że gdzieś muszę poprawić. Nie, hop, siup i jest gotowe. I czy to normalnie, czy to na metodę OMO, nie ma problemu. Włosy po nim jakoś specjalnie się nie plączą. Ja zawsze nakładam odżywkę, ale tak jak mówię, specjalnie się nie plączą. Jeżeli chcecie wypróbować i może nie żałować, to umówmy się tak, że jeżeli macie kogokolwiek z waszej rodziny, kto po prostu chwyci taki szampon i w razie czego go zużyje, to tutaj nie będziecie ryzykować. Tak jak wam mówiłam kiedyś, kupiłam dla mojego męża, przypiłam się z ciekawości i w dniu dzisiejszym kupuję już go dla siebie. Głowa jest dłużej, świeża i jest to szampon do szybkiego działania. Nie wszystkie szampony u mnie działają szybko, ten działa szybko. Produkt, który mnie rozczarował, który nie wiem jakim cudem trafił do mnie drugi raz, chyba kupiłam go mojemu mężowi, jemu też nie pasował, jest to Nakomi Arganowy Krem na Noc 30+, ale to jest ten krem, jak widzicie zresztą, do całej twarzy, a nie tylko pod oczy. Produkt, który miał bardzo nieprzyjemny zapach i to dosłownie on pachniał olejkiem arganowym, ale takim, wiecie, nie mającym nic wspólnego z kremem. To ta najgorsza wersja olejku arganowego, który po prostu śmierdzi, swądzi i jestem w stanie to znieść, jeżeli byłby to sam olejek, bo sama go tak kiedyś używałam, ale jeżeli śmierdzi, swądzi krem do całej twarzy, to mi to po prostu przeszkadza, a wymagająca w kwestii zapachów do kremów nie jestem. Nie był wydajny, jako krem na całą twarz skończył się bardzo szybko i właściwie nie robił nic. Owszem, gdzieś tam oblepiał, że tak powiem, czuć było, że jest na tej twarzy i próbuje coś zrobić, ale zdecydowanie nie jest to regeneracja, cena, wydajność, której bym po prostu szukała, bo on mało robił. Polecałabym go dla osób, które mają bardzo, bardzo przesuszoną twarz i szukają, wiecie, takiego zalepiacza, produktu, który położycie na coś, aby jakby zamknąć tą pielęgnację, zdecydowanie wtedy może i, natomiast tak na co dzień nie i nie wiem jakim cudem wróciłam drugi raz, nie wiem, ale zużyłam go w bólach.
do dłoni. Produkt, który zagościł na stałe w mojej liście zakupowej w Hebe, a raczej firma mnie bardzo zainteresowała, bo cena jest całkiem rozsądna, coś koło 30 zł za krem pod oczy, ale uwaga, 30 ml. Skład jest bardzo naturalny, więc wszystko fajnie. Jest to krem pod oczy z kawą, który ma delikatnie rozjaśniać okolice pod oczami i to zrobił. I bardzo ładnie nawilżać. U mnie tak super bardzo ładnie nie nawilżał, ale jest to produkt, który po prostu oszalałam, kiedy przerzuciłam go na pielęgnację dzienną, bo bardzo ładnie się wchłaniał, bo bardzo ładnie właśnie w ciągu dnia nawilżał, bo bardzo szybko działał z innymi korektorami, korektory pod oczy nie zjeżdżały przy używaniu tego produktu, więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o pielęgnację dzienną, jest bardzo, bardzo fajny i będzie też bardzo, bardzo fajny dla osób, które nie szukają czegoś ciężkiego na noc, bo ja raczej na noc preferuję ciężkie kremy pod oczy, wtedy też będzie jak bajka. Fajne opakowanie, bo szklane, fajne, też jest to, że tu mamy 30 ml od razu. Jestem bardzo ciekawa ich produktów do twarzy i myślę, że wreszcie się zdecyduję. Wiecie, że ja teraz nie kupuję po prostu na zapas, ale produkty do twarzy to jest coś, co zużywam bardzo szybko, więc bardzo szybko będę mogła się przekonać co do reszty tych produktów. Kochani, moja odpowiedź na pytanie z filmu to oczywiście to, że ja nie poprawiam makijażu. Owszem, noszę za sobą zazwyczaj korektor, gdyby mi coś, nie wiem, chlapło na twarz albo nie wiem, zaczęły oczy bardzo łzawić, no to mam ze sobą korektor, ale praktycznie nigdy w ciągu dnia go nie używam. Jedyne co poprawiam to pomadkę, ale dlatego, że mam problem z przesuszającymi się ustami, więc ta pomadka wędruje na usta. I jeszcze raz, nie noszę ze sobą pudru, absolutnie nie, nie noszę ze sobą produktów do brwi, tuszy do rzęs i tak dalej, więc no, wydaje mi się, że jestem z tym sama, ale może tak wcale nie jest, może wy też nie poprawiacie tego makijażu. Bardzo zależy mi na tym, aby makijaż więc był trwały, aby wyglądał mniej więcej tak samo po 8-10 godzinach i jednocześnie nie przesuszał. Po latach udaje mi się takie znaleźć produkty, więc z tego bardzo się cieszę. Kochani, ja wiem, jak chcę wam umilić ten tydzień, więc będę wam życzyć przede wszystkim, abyśmy znaleźli sposób na odstresowanie. Bo mam wrażenie, że ostatnio dużo z nas ma jakieś dodatkowe stresy, a więc byśmy znaleźli sposób na odstresowanie. Bo stresów może nie ominiemy, ale odstresowanie wydaje mi się, że naprawdę by się przydało. Widzimy się w następnym. Pa, pa. Dzięki, że jesteś. Do następnego. Pozdrawiam. Mami.